Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś chciałam Was zaprosić na film w nowej serii Roślina Miesiąca. Dzisiaj chciałam podsumować styczeń roku 2022 i pokazać Wam rośliny, które myślę królowały w tym czasie. Zapraszam Was serdecznie. Tak jak kochani wspomniałam, dzisiaj porozmawiamy o roślinach miesiąca stycznia. Opowiem Wam o pewnego rodzaju ulubieńcach i hitach tego miesiąca. Trzeba przyznać, że ten cały rok roślinnie rozpoczął się naprawdę spektakularnie. Spotkały nas, myślę, bardzo miłe takie zaskoczenia i niespodzianki. Wisienką na torcie i absolutną królową tego miesiąca była różowa księżniczka Philodendron Pink Princess. I to pojawiła się ona aż w 3 odsłonach. Pierwsze królewny stacjonarnie mogliśmy znaleźć w Auchan. Nie pojawiły się natomiast we wszystkich sklepach. Ja po tych pierwszych doniesieniach gdzieś na Instagramie i generalnie w sieci, na tych powiedzmy roślinnych kanałach, poszłam sprawdzić u mnie w sklepie i w moim Auchan niestety nie znalazłam Pink Princess. Były wtedy inne kolekcjonerskie filodendrony, natomiast akurat Pink Princess w moim sklepie nie było, albo już zniknęła do czasu, zanim ja się zdążyłam pojawić, także mi Pink Princess znaleźć się w Auchan nie udało, to był pierwszy taki rzut. Natomiast w niektórych sklepach Auchan poszalało totalnie. Takim sklepem było na pewno Auchan w Łomiankach, gdzie jak się przeglądnęło na Instagramie informacje, to pojawiły się naprawdę znakomite perełki kolekcjonerskie, wszystkie dostępne stacjonarnie i wszystkie były w absolutnie takich standardowych, normalnych cenach, także naprawdę można było te wymarzone rośliny z naszych wishlist pójść, zobaczyć, pooglądać, wybrać, zdecydować, że je kupujemy albo jednak zweryfikować swoje wyobrażenia na temat rośliny. I tam właśnie były zarówno Pink Princess dostępne, było Anthurium clarinervium dostępne stacjonarnie, były skrzydło kwiaty w odmianie Sensation. Także myślę, że bardzo pozytywne rzeczy się działy w tym aspekcie. Kolejny rzut princesek to było Obi. No w Obi zdecydowanie kolekcjonerzy zaczynają rządzić. No i pojawiła się również różowa nasza księżniczka, pojawiła się w 2 rozmiarach, była taka malutka w przystępnej cenie 40 kilku złotych oraz większa w cenie 120 zł. Wiem, że markety też bardzo szybko wprowadziły promocje i znaczną, nawet 50% obniżkę ceny na te rośliny, także można było naprawdę w znakomitych cenach kupić różową księżniczkę. No i oferta, o której mówili chyba wszyscy, czyli wtedy ten taki znakomity rzut filodendronów w Biedronce. Pojawiły się tam również w miksie różowe księżniczki Pink Princess, i one były w absolutnie niespotykanej cenie, ponieważ poniżej 10 zł, także kto szczęśliwy zdążył i złapał swoją, wiem, że było ich w tym miksie niewiele, ale jak komuś się udało, to naprawdę upolował perełkę, także gratuluję Wam, kochani, życzę Wam, żeby Wam się pięknie wybarwiały, bo wiem, że one nie miały do końca jakichś spektakularnych wybarwień, były to też takie malutkie sadzonki, ale w nich tkwi zdecydowanie potencjał, więc zapewnijcie im dobre warunki świetlne i miejmy nadzieję, że będą Was zachwycały tymi różowymi piegami, spektakularnymi przebarwieniami. Także pierwsza roślina, o której w styczniu nie można nie powiedzieć, to zdecydowanie była Pink Princess. Jak już wspomniałam o filodendronowej ofercie w Biedronce, to zrobiłam zakupy, jest z tego też film na kanale i chciałam Wam właśnie pokazać w ramach roślin miesiąca zdecydowanie te biedronkowe filodendrony. Oto pierwszy z nich, filodendron Mikans, jeszcze jest nieprzesadzony, jeszcze nie znalazłam chwili, żeby się zająć roślinami i je poprzesadzać. Także wszystko przed nami. Dajcie znać, czy chcecie też film z przesadzania roślin. Niezmiennie piękny, niezwykle dalej mieniący się, atłasowy, wspaniały i powiem szczerze, że jestem absolutnie zaskoczona tym, że tak piękne rośliny w tak przystępnych cenach Biedronka nam zapewniła, także radość wielka, osładza brak różowej princeski w naszym domu. I moja radość związana z tym Mikansem świadczy o tym, że kolejny egzemplarz tej samej rośliny może cieszyć równie mocno jak jakaś roślinna nowość. Kolejną z roślin, która w tym miesiącu cieszy mnie bardzo, bardzo mocno, to jest drugi z filodendronów biedronkowych, czyli Philodendron Scandens w soczystej, takiej jaśniutkiej, słonecznej odmianie Lemon Lime. Jest rzeczywiście przepiękny, jak widać bezproblemowy, nadal nieprzesadzony jeszcze z podłoża produkcyjnego.
I dalej całkiem świetnie sobie daje radę, natomiast tak jak mówię, no te rośliny są zdecydowanie do przesadzenia i w najbliższym czasie planuję się tym zająć, także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć. I no była to roślina, którą bardzo długo gdzieś się planowałam ją zakupić, zawsze coś innego było w wyższym priorytecie, ale szczęśliwie trafiłam na nie i cieszę się niesłychanie z tych właśnie takich soczystych lemonek. Ale rośliny miesiąca to nie tylko te rośliny, które królowały na Instagramie, o których wszyscy mówili, którzy wszyscy postawali swoje, można powiedzieć, marketowe zdobycze, ale to też rośliny, które już mamy w swojej kolekcji, ale w tym miesiącu zdecydowanie bardzo pozytywnie zaskoczyły i teraz Wam pokażę właśnie taką roślinę, która w mojej kolekcji już jest długo. Natomiast muszę przyznać, że mnie niesłychanie cieszy i te rośliny można podsumować jako takie roślinne zaskoczenie, bo zupełnie nie spodziewałam się tego, co mi zafundowała. A tą rośliną jest nie kto inny niż tylko moja ciemnolistna odmiana zamiokulkasa. Jest to naprawdę wspaniała roślina, którą warto mieć w swojej kolekcji, dla której warto zrobić miejsce w naszych domach. Mało która roślina tak mało wymaga, a tak wiele od siebie daje. Dlatego ja uwielbiam tą roślinę, bardzo lubię tą odmianę. Jest też zdecydowanie więcej ciekawych odmian, o których też opowiadałam, natomiast ta jest zdecydowanie wyjątkowa. No i dlaczego w styczniu załapała się na to zaszczytne miano rośliny miesiąca? Ponieważ jest to roślina raczej wolno rosnąca, wymagająca dość sporej ilości światła. Chociaż należy do roślin, które są polecane do ciemnych pomieszczeń, do ciemnych jakichś kątów w naszym mieszkaniu, to zdecydowanie docenia dość sporą dawkę rozproszonego światła. Pamiętajmy o tym, że pochodzi ona z Afryki. Jeżeli chodzi o ilość światła, to zdecydowanie potrafi stać na również bardziej słonecznych stanowiskach. No i mój okaz stoi w takim miejscu właśnie mocno od okna oddalonym. Wykorzystuję tę jego odporność na to, żeby stać właśnie w tych takich bardziej zacienionych kątach. I pomimo tego, że stoi właśnie w miejscu oddalonym od światła, kilka metrów od okna zachodniego. Jest zima, środek zimy, jakby na to nie patrzeć. Styczeń to dalej jest ten moment w trakcie roku, kiedy nasze rośliny mają tą najmniejszą dawkę światła dostępną. Zachwycił przyrostami. Piękne nowe liście się pojawiły. Pojawiło się ich w sumie trzy. Także myślę, że jak na zamiokulkasa, który tutaj jest dość spory i trudno mi go złapać w kadrze. O, raz, dwa, trzy. To jest spory przyrost, który zanotowałam. Jestem bardzo ciekawa, co dadzą kolejne miesiące. Także bardzo pozytywnie z tym oto sympatycznym czarnym krukiem się dogadujemy. I jak tak wspaniale, można powiedzieć, rośnie zimą, jestem tym bardziej ciekawa, jakie przyrosty zafunduje w sezonie. Wszystko, myślę, rokuje bardzo pozytywnie. I tak, kochani, prezentuje się roślinne podsumowanie stycznia w naszym zielonym domku. Jestem bardzo ciekawa, która z roślin jest tą wyjątkowo świetnie prezentującą się rośliną w Waszych domach właśnie w styczniu. Dajcie znać, jak tam u Was polowanie na Pink Princess. Ja jestem niezwykle ciekawa, co przyniosą kolejne miesiące. Będę na pewno bardzo skrupulatnie śledziła, będę sprawdzała ofertę nowych kolekcjonerów, którzy się pojawią. Jestem bardzo ciekawa, który kolekcjoner będzie tym kolejnym, który trafi do sprzedaży stacjonarnej w marketach. Jeżeli macie jakieś typy, podzielcie się nimi w komentarzu. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go, zostawiając łapkę w górę albo udostępniając ten link komuś innemu, kogo znacie i wiecie, że lubi rośliny i filmy o roślinnej tematyce. Wszystkiego, kochani, zielonego. Do zobaczenia w kolejnym z filmów. Pa, pa! A dla tych, kochani, którzy zostali do końca, jeszcze bonusowo jedna roślina, która mnie ostatnio bardzo, bardzo cieszy. Jest to Scindapsus w odmianie Trebi Exotica Scindapsus Pictus. Przepiękna roślina o dużych srebrnych liściach, która zdecydowanie zimą nie zatrzymała się i wypuściła kilka też dobrych nowych liści. Także srebrna roślina na złoty medal Scindapsus. Trzymajcie się, kochani, cieplutko, pa, pa.